Rozłóż wielomian w na czynniki. Wielomian w od x ma postać minus x do potęgi szóstej plus 27x do potęgi trzeciej. Zaczniemy od wyciągnięcia wspólnego czynnika przed nawias. W obu tych wyrażeniach wspólne jest x do potęgi trzeciej, więc to wyciągniemy przed nawias. Ja proponuję, aby również wyciągnąć minus przed nawias. Czyli mamy przed nawiasem x do potęgi trzeciej. Ta liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez minus x do trzeciej, z powrotem musi dać minus x do potęgi szóstej. Oczywiście jest to x do potęgi trzeciej. Wykładniki dodajemy, dostajemy z powrotem 6. Teraz znak, który tu wpiszę, po pomnożeniu przez ten minus, z powrotem musi dać plus. Czyli oczywiście będzie tu w nawiasie minus. I liczba, którą tu wpiszę, po pomnożeniu przez x do potęgi trzeciej, musi nam dać z powrotem 27x do potęgi trzeciej. Możemy oczywiście tutaj wpisać 27. I sprawdzamy. Minus 27 razy minus x do potęgi trzeciej daje nam z powrotem plus 27x do potęgi trzeciej. Teraz w nawiasie mamy wielomian trzeciego stopnia, więc na pewno można go dalej rozłożyć na czynniki. Skorzystamy tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. Mamy w chwili obecnej postać a do potęgi trzeciej minus b do potęgi trzeciej. I rozbijemy to na dwa nawiasy, czyli w pierwszym nawiasie będzie a minus b, a w drugim nawiasie a kwadrat plus ab plus b kwadrat. Czyli wielomian w od x możemy zapisać. To, co stoi przed nawiasem, przepisujemy. I teraz w pierwszym nawiasie, czy w naszym nawiasie mamy a do trzeciej minus b do trzeciej, więc zastanówmy się, ile wynosi a i ile wynosi b. Skoro a do potęgi trzeciej to jest x do trzeciej, no to samo a wynosi x. Więc w pierwszym nawiasie zamiast a wpisujemy x. Nasze b do trzeciej to jest 27, więc zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje 27. Oczywiście jest to 3. Czyli nasze b wynosi 3, więc do nawiasu zamiast b wstawiamy 3. W drugim nawiasie wpisujemy a do potęgi drugiej. Nasze a to był x, czyli mamy x do drugiej. Według wzoru teraz jest znak plus. Teraz mamy a razy b, czyli a razy b to będzie u nas x razy 3. Według wzoru ma być znak plus. I teraz jest b do kwadratu, czyli u nas 3 do kwadratu, czyli 9. Teraz w tym drugim nawiasie dostaliśmy wielomian drugiego stopnia. Jednak nie będzie go można rozłożyć na czynniki, dlatego że on pochodzi ze wzoru skróconego mnożenia. Zawsze można, jeżeli ktoś nie wierzy, można sprawdzić, policzyć deltę. Czyli delta to jest u nas b kwadrat minus 4ac, czyli mamy 3 do kwadratu minus 4 razy 1 i razy 9, to mamy 9 minus 36, co nam daje minus 27. Ponieważ delta jest ujemna, taka funkcja nie ma postaci iloczynowej, więc nie możemy tego już dalej rozłożyć na czynniki. Stąd po rozłożeniu na czynniki nasz wielomian wygląda w ten sposób.